Biblioteka Racyńskich jest książnicą. W skali ogólnopolskiej osadzoną w tradycji i z tej tradycji czerpiącą swą siłę i dobrą kondycję. Koniec cytatu. Przytoczyłem te słowa nie tylko dlatego, że potwierdzamy mój wcześniej ukształtowany pogląd o tym, że Biblioteka Racyńskich jest głęboko osadzona w tradycji i że czerpie z tej tradycji swą dobrą kondycję. W piśmiennictwie dotyczącym Edwarda Racyńskiego nierozstrzygnięta pozostaje kwestia, w jakich okolicznościach zrodził się jego pomysł ufundowania w rodzinnym mieście biblioteki publicznej. Inaczej mówiąc, trudno odpowiedzieć na pytanie, czy od razu zamierzał w planowanym czy następnie wzroszonym gmachu umieścić dostępną dla wszystkich mieszkańców książnicę, czy też pomysł taki skrystalizował się w jego umyśle nieco później w wyniku kontaktu z warszawskim Towarzystwem Przyjaciółami. Zdaniem cytowanej Zofii Ostrowskiej-Kerbułowskiej ukrytym wzorem stał się dla niego wspaniały gmach tego towarzystwa, nazywany Pałacem Staszica, który oddany został do użytku w 1823 roku. Nie wdając się w szersze dywagacje na ten temat, wypada podkreślić, że cała fundacja Edwarda Raczyńskiego była ponad ówczesne potrzeby mieszkańców Grodu Przemysława. Znacznie wyprzedzała czasy swego powstania. U progu lat 30. XIX wieku Poznań był bowiem tylko liczącym około 30 tysięcy mieszkańców miastem, z których nieco ponad 50% było wyznania katolickiego, 27% wyznania ewangelickiego i ponad 20% wyznania mojżeszowego. Polacy stanowili poniżej 50% ogółu mieszkańców. Co więcej, dominowali wśród najuboższych warstw, niezamożnych rzemieślników, czeladników, służby, ludzi bez stałego zajęcia. W warstwach zamożnych, wśród bogatych kupców i rzemieślników przeważali zdecydowanie Niemcy i Żydzi, a w nielicznej warstwie urzędników Niemcy. Co prawda już w 1825 roku władze pruskie prowadziły w dzieciństwie obowiązek szkolny, czyli obowiązek posyłania dzieci do szkoły od 6 roku życia, ale likwidacja analfabetyzmu następowała powoli. W chwili otwarcia biblioteki kultura czytelnicza mieszkańców Poznania stała zatem na niskim poziomie. Ograniczała się do polskiego grona ludzi posiadających średnie i wyższe wykształcenie. Do zwiększenia czytelnictwa już po otwarciu biblioteki przyczyniło się powstanie listopadowe. Cytuję, z początkiem powstania w Warszawie rozbudziła się, pisał dalej Motty, naturalna ciekawość powszechna. Każdy chciał wiedzieć, co się tam dzieje. Wydzierano więc sobie gazety warszawskie, dowożone co pewien czas dyżarstwami pocztowymi, które częstokroć jednakże nie dochodziły, gdy w nich coś było niemiłego dla sfer rządzących. Koniec cytatu. Na przełomie lat 20. i 30. XIX stulecia krąg stałych potencjalnych użytkowników jakiekolwiek książnicy w Poznaniu nie mógłby mieć szeroki. Od otwarcia aż do 1912 roku. Biblioteka była dostępna dla czytelników przez 3 godziny dziennie, od 17 do południa do 20 wieczorem, z wyjątkiem niedziel i świąt oraz miesiąca letniego w okresie wakacji szkolnej. Podstawę zbiorów biblioteki stanowił darowany przez fundatora księgozbiór oparty na zbiorach rodzinnych, gromadzonych zresztą przez stulecia. Hrabia spodziewał się, że zasoby biblioteki powiększą dary od osób prywatnych. Jako jedna z pierwszych na listę ofiarodawców wpisała się jego żona Konstancja z Potockiej, która ofiarowała w 1825 roku 1680 tomów rękopisów kupionych za 300 dukatów od Jana Ursyna Niemcowicza, tak zwane Niemczewicza. Jak zauważył to jeden z autorów artykułu w tygodniku wychodzącym w Warszawie, tygodniku ilustrowanym, na frontonie rzucał się w oczy każdemu przewodniowi dużymi literami napis Biblioteka Raczyńskiej. Dziękuję bardzo.